Nie wiem, czy też to zauważyliście, ale odkąd staliśmy się faraonem, a nawet zbliżyliśmy się do bycia faraonem, to tak nasza ekonomia jak pykowała, tak jakby raz zaczęła spadać w dół. Znaczy nie wiem, czy to ma jedno związek z drugim, ale troszeczkę mi się nie podoba, że tak ładnie wyboostowana ekonomia nagle przestaje oddawać, a problem złota i brązu, jak pozostał nierozwiązany, tak nawet się pogłębił, mimo wszelkich naszych starań. Także jedyną odpowiedzią na naprawienie naszej ekonomii jest ekspansja. Jest ekspansja, także zapraszam bardzo serdecznie, znamy końca tury. Łapek górę, jest oczysty komentarz, zapraszam na Discordzika, Patreona, Twitch streama, bo to jest kolejny odcineczek z Faraon Total War, najnowszego Total War'a na prawie najwyższym poziomie trudności, wyżej jest tylko legendarny, którego nie chcemy. Proponujesz długotrwałą wymianę handlową. 42 drewna co turę, zamiast za 58 brązu co turę. Mordziu kochana, ty posiadasz brąz, ale my ciebie chcemy zaatakować, no nie, bo przez chwilę miniam właśnie, czy nie może nie podpiszemy jakiejś dłuższej umowy handlowej, ale my ciebie chcemy zaatakować, to nie, ale może poszukamy jakiejś frakcji, która faktycznie ma tego brązu nadmiar. Szkoda, że hetyckich frakcji nie widzimy. Szkoda, że nie widzimy hetyckich frakcji, nie ma agentów, to mi się nie podoba. Jedny kolejny z minusików to jest to, że nie ma żadnych agentów, szpiegów, kapłanów, czegokolwiek, jakichś dygnitarzy. Nie ma tego. No przestań plądrować, bandyto jeden! No obok armią stałem, miałeś armię fokusować, panie Kutu! Panie bandyto! A totalen krik, kolejna osada full zupgrade'owana i od nowa trzeba będzie ją budować. Jeszcze kamień! Kamienia brakuje właśnie. Doszliśmy do takiego etapu, że więcej kamienia potrzebujemy na odbudowę tego wszystkiego. A, on tylko to splądrował. Pytanie, czy budynki wyzerowało, czy... są tylko uszkodzone, bo... No i patrz, splądrował! Gdynia skolonizowana! No... pozajęczy mnie w tym odcinku. Dobra, po pierwsze primo. Dobra, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Możemy to naprawić. Po drugie, pan Mutahaj pozbędzie się tej armii rzezimieszków. Nie mogę ich zaatakować, bo stoją w kapliczce. Zaatakujemy ich. Pójdziemy potem odbić Gdynię. No nie mów, że wyjdziesz poza zasięg. No gdzieś w krzaki, w las. Dobra, złapiemy go. Bitwa dużych armii? A, bo tu garnizon jest. Zbędziemy się tych żbiczków. Przemielimy ich na troszeczkę brązu. Znaczy plus jest taki, że sobie farmimy surowce, prawowitość i jak levelujemy generałów. Teraz jak nagle z dwóch armii, przez większość czasu biegaliśmy na dwie armie. Tak teraz tych armii nie mamy z 7-8. Tak, ci generałowie powoli się stakują. Tu nie ma mechaniki, że ci generałowie mogą się zbuntować, nie? Nie ma. Dobra, tu biegną dobre jednostki. Nie wiem, czy nie połączymy potem tych dwóch armii w jedno. Pozbędziemy się tych żbiczków. Tak. Zamienimy was na surowiec. Dziękuję. No i całkiem sporo tego brązu udało się złapać. Pan Hamzesik uda się w podskokach. Czekaj, ale jak przejdziemy przez kapliczki, to powinno dać radę. Są cztery. Ej, w ogóle w Benefer są cztery posterunki możliwe do zbudowania. No, dobra jest ta prowincja. A w samym mieście ile jest slotów? W samym mieście jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć slotów. O proszę. Dobre te Menefer. Faktycznie stolica Egiptu. Tu się chyba stolicy nie da przenosić. Nasza stolica pozostanie w Anuminas, tak mi się wydaje. Nie widzę mechaniki. No i dzięki temu, że skakaliśmy od fortu do fortu. Ty, co to jest? Piramida. Czekaj, pozbędziemy się tych żbiczków. No to jest jakiś bunt rebeliantów. A Egipt jest potężny, ile to ściwie, jeszcze troszeczkę drewna złapiemy. Fajnie. Co to robi? A, to jest posterunek, którego nie da się ruszyć. Parowitość poprzez interakcję, armia na kilka tur zyskuje premię do morale. Interakcja zwróci 50 ruchu wydanego na dotarcie tam. Okej. Możemy dotknąć tego, oddamy hołd wielkiemu Kaiserowi. W sumie dobrze wyszło, że odkąd zostaliśmy faraonem, to nam spisowało te wszystkie wojny. Bo jakbym miał teraz jeszcze prowadzić totalen krieg na południu. Znaczy nie, żebyśmy nie dali rady, ale byłoby dużo trudniej. Dobra, sprawa wygląda tak. Ty, mordziu, w następnej turze zaatakujesz, odbijesz Gdynię. Tak jest, bo to jest Piramzes, no właśnie, ta prowincja tyle żarcia produkowała i znowu wszystko się wyzerowało. Tu mamy jeszcze jakieś armie? Czy jeszcze jacyś najeźdźcy po naszych prowincjach biegają? Inwazja, wykryto mniej niż tuzin bardzo silnych armii.
Na naszym terytorium... Aha, tu jeszcze mogą siedzieć, tak? Czy ty możesz na forsownym kolonizować? Nie możesz, to wejdziesz w normalny tryb. Przejdziesz... A, teraz w ogóle ten Czepehaj, tak? Czepehaj, czy jak ten generał, odkąd został skarbnikiem? Czachemi. Odkąd został skarbnikiem, to może... ty nie pójdziesz dalej. To może sam ściągać podatki, co jest fajne. Podoba mi się to bardzo. Dobra, to mamy gotowe. Ty możesz w takim razie... mamy punkt handlowy. Przejdziesz sobie przez punkt handlowy. O, ty, brąz i złoto się wyrównało. A teraz wejdziemy na plus. No, problem surowców się rozwiązał. Niesamowite. Masz handel i masz modlitwę Jamjama. Brąz, utrzymanie. Jamjam zmniejsza utrzymania w modlitwie? Ej, zwróciłem wcześniej uwagi. Nie możemy go jeszcze zaatakować w tej turze, ponieważ mógłby z Gdyni wejść do Sopotu i nas splądrować. Na samej turze zaatakuje mu dwie osady jednocześnie. A tymi dwoma armiami... możesz coś tu zwerbować, mobików, możesz werbunek, wasale, jednostki elitarne. Straż Faraona, No proszę, proszę. No proszę, proszę. Straż Królewska z Czepeszami? Wyszliśmy niby na plus tymi surowcami. Dobra, na razie nie werbuj. Na razie nie werbuj. Za ile tur możemy kolejną zrobić ten aneksację? Za 7 tur. Za 7 tur kolejna aneksja. O, fajnie. Dobra, przypomnienia. Nieukiona rebelia w Haradzie. W Haradzie, który produkuje brąz, kamień i żarcie. Czemu tu jest rebelia? Dobra, to zrobimy tak, że ty, Mordziu, będziesz na razie zajmował się pacyfikacją, skolonizujesz i polecisz na południe spacyfikować rebelię. Mam nadzieję, że zdążysz. Punkciki nieprzypisane. Na pewno ładujemy w koszty utrzymania, bo wy macie te drogie armie, co by nie patrzeć. No tak, akurat może aż takiej drogiej armii nie masz, no ale w każdym razie. I jeszcze masz gdzieś wyposażenie, tropiciel, ruch na lądzie minus 10, o, całkiem fajna rzecz. Fajnie byłoby odgadnąć, kto spiskuje przeciwko naszemu skarbnikowi. Po plotku i z tym żbiczkiem, a no i... Dobra, my robimy, aha, on ma 0% szans. Prowitość celu. Okej, okay. On ma 0% szans, ale i tak z nim chyba poplotkujemy, że potem jak będzie ten zamach, bo on dopiero w następnym Szemsu Chor wejdzie ten zamach, tak? To spróbujemy za pomocą tego uznania zwiększyć szansę na zamach, więc to się na pewno przyda. Za jedną turę też nasza karawana dotrze do Kołobrzeg. Dobra, Kołobrzeg rozbudowujemy. W ogóle wcześniej nie zwróciłem uwagi, że za pieniądze można natychmiastowo wznosić budynki. Gdybyśmy mieli dużo pieniędzy, można było to wykorzystać, ale nie mamy dużo pieniędzy, więc tego nie wykorzystamy. Ile to jest siły roboczej? 5. Wszystko było już na maksa zbudowane, nie? No to szybko to odbudujemy, bo mamy tyle z zapasu. Ta. To się zbuduje za 4 tury i potem lecimy z full upgrade'em. I możemy Pelle rozbudować, tak? Pelle byśmy rozbudowali z chęcią. Zgadza się. I... no kamień zaczyna nas ograniczać. Zaczyna nas ograniczać kamień. Na szczęście jest frakcja, która z chęcią pozbędzie się kamienia w zamian za zboże. Nawet więcej tego kamienia kupimy. Cały twój kamień kupimy, tak? No dobra, to dasz nam cały kamień, to troszeczkę mniej zboża ci wrzucimy. Może do tego sobie złota dorzucimy? Wyrównaj w złocie. Nie wiem, tak jak w Troi mi się podobał ten handel, tak samo tutaj mi się podoba. Te handle, te karawany to już w ogóle cud miód malinka. Zaproponujmy 3000 kamienia, 115 golda za 4000 zboża, którego mamy chore ilości znowu na plus, mimo wszystko. I możemy więcej rzeczy pobudować, nie? No właśnie, chciałbym, żebyś... tu się buduje ten pomniczek, tak? Mamy gdzieś jeszcze kamieniołomy. Straciliśmy ten kamieniołom tutaj. Moglibyśmy z tego obronić i tutaj, no tak, wszystkie nasze kamieniołomy zostały niestety zniszczone. To wiele wyjaśnia, od razu to możesz naprawić. Tu od razu dasz egipski punkt handlowy za kamień i dasz żywność, obrona zwarciu. Jak to jest zadowoleniem? To zadowolenie jest fatalnie. Jamjam daje zadowolenie, nie? Tak, Jamjam daje zadowolenie. Dobra, pozbyliśmy się całego...
Cały kamień w sensie pozbyliśmy, zainwestowaliśmy. Rozumiem, że na razie to mamy spokój z tymi inwazjami, bo generalnie jak tak patrzę, to warunki zwycięstwa. Jeden z warunków jest przetrwaj inwazji ludów morza. I rozumiem, że do 143 tury to się kończy ta inwazja, mamy 77. Także jesteśmy gdzieś takim early game'ie, powoli w kierunku mid game'a się zbliżamy, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o to, jak jest tutaj przygotowana kampania, już jesteśmy faraonem, ale żeby wygrać, mieć ten status zwycięstwa, to trzeba strasznie dużo podbić. Chyba, że jakoś inaczej można wygrać, bo tam jeszcze jest kilka opcji, które po prostu nie odkryliśmy, warunku zwycięstwa. Shemsuhor, dobra, mamy Shemsuhor. Czy mogę teraz przeprowadzić cel, spiski, porażka, szantażu i zagruź, sukces, dobra. Jak zrobić, przeprowadź intrygę, plotkuj, konspiruj, zwróć się z prośbą, spisek, dokonaj zamachu. Aha, to się zresetowało, dobra, no to ty teraz spróbujemy. Czy jeszcze raz musimy to zrobić, tak? Plotkuj. Jeszcze raz plotkuj i tutaj sobie odpal znowu buściki, te, które mamy ustawione. Bo cały czas mamy wolny slocik. Jeszcze raz musimy spróbować zrobić dokonać zamachu, tak? Nie możesz związać spisku podczas Shemsuhor. Czyli musi się to skończyć i musi się kolejna tura zacząć, chyba tak to rozumiem. Dobra, zanim armię, rzecz ważniejsza, czyli karawana, dobra. Dotarliśmy do Górnego Egiptu, do Kuszu, tutaj powinno być dużo. Co oni chcą? Znowu te wieczory chcą kupić. Zadowolenie plus 2 na 12 tur. Wow, ej, dobre. Rzeźbiarz z kości słoniowej, jeszcze złoto, brąz daje. Fajna rzecz. Kość słoniowa, zadowolenie plus 3, ale my szukamy głównie złota. Szukamy głównie złota. Tu jest złoto za 3200. A tu mamy za 3300 złota. O właśnie, złoty skarabeusz. A tu są w ogóle samorodki złota. A to jest 15 za 100, a tu mamy za dwa razy więcej 300. Więc skarabeusze bardziej się opłaca kupować. Dobra, masz ten mieczor. Daj skarabeusza. Mamy 8 skarabeuszy. To bym kupił. To rzeźbiarza z kości słoniowej jest dobre. Nie dość zadowolenie, to jeszcze wszystkie surowce boostuje. Koszty utrzymania w złocie minus 15 do armii. Chyba nie. Chyba nie. Pytanie, czy te samorodki też chcemy kupić. Na pewno możemy... To możemy zrzucić. To możemy zrzucić. Możemy ci tą pałkę zrzucić. Dasz ciebie. Rzeźbiarz 200 za 30, a tu 100, no to nie ma znaczenia. Możemy to i to kupić. Wpływy. Ile mamy? 30. Zrzuć. Dobra, bierzmy całe złoto. Wszystkie złoto jakie są i zrzućmy tu żarcie, żeby wyrównać. Dobra, musimy w ten sposób, bo zostanie 5 na plus. Ten jeden samorodek złota już zostawimy, czyli co? Bierzemy 400 golda stąd, tutaj bierzemy kolejne 400, czyli to jest 800, bierzemy buściora i kolejne chyba 4 skarabeusze tu kupiliśmy. Dobra, dużo złota przywieziemy, bardzo dużo złota. Także zakończ rozmowy, a głównie te jakieś tam pierdołowate rzeczy sprzedajemy i żarcie, którego mamy mimo wszystko pod dostatkiem. Także zakończ rozmowy. Pytanie, czy lecimy jeszcze dalej? Jak już jesteśmy tak daleko na południu, czy wracamy? Wiecie co? A tu jest kurz! Propozycje. Ruda miedzi. Miedź moglibyśmy kupić. Chociaż miedzi mamy dużo. Okazało się, że miedzi mamy dużo. Kuszyska, broń z brązu. Dobra, przejdźmy przez ten kurz, bo chyba w kuszu nigdy nie byliśmy. Wyślij ekspedycję. Przejdziemy przez kurz wracając. Troszeczkę nadłużymy drogi, ale myślę, że się opłaci. Dobra. Co ty masz? Tu masz te 4 jednostki, 13. Nie wiem czemu ty coraz bardziej mi się tutaj pałętasz po naszych prowincjach. Także trzeba cię sprowadzić do parteru. Nie będziesz mi tutaj biegał po naszych tych faraońskich imperiach. Znowu kolejny oponent, który nie ma żadnych sojuszy. Nie wiem, czy to jest bug, jakieś niedopracowanie, czy tak miało być. Ale trochę słabo, że ta dyplomacja wyjątkowo... Okej, family friendly wszystko. Jest wyjątkowo słaba w tej części Total War'a, bo sama gierka jest przyjemna. Dostajemy prawowitej za niego? Dostaniemy. Okej. Okay. Zajmij osady i co? I tutaj muszę znowu wszystko od nowa budować, tak? Niestety znowu wszystko trzeba od nowa budować. Tak jest, w ogóle trzeba to naprawić. Napraw to, postaw handeli. Miasto zdobyte, od razu to miasto na wyższy poziom. Mamy rebelię tu na południu? Mamy rebelię. Także ty, mordziu, zrobimy tak, ty to skolonizujesz. Może najpierw im naklepiesz, potem to skolonizujesz. Żeby nic głupiego nie zrobili. Oni byli na forsownym marszu, to nie mogli uciec. Okej.
Zamienisz to na surowce trochę. W następnej turze to skolonizujesz, okej. Okay. Pan Faraon. Faraonem to byśmy się szykowali do inwazji, nie? Poczekajcie, zaraz rozkminimy. Ty natomiast wchodzisz w dalszą część Palestyny, idziesz w kierunku Syrii. Zajmiesz im tą wioskę. Pokojowa okupacja. Okej. Okay. Co to jest? To jest żarcie i tu jest złoto. Dobra, będzie prowincja pod złoto, to się przyda, to się bardzo przyda. Bardzo, bardzo. W ogóle też mamy questa, żeby mieć te 33 osady, nie? Obecnie mamy 28. Jak to zrobimy, będzie 3000 plus jeden punkcik zwycięstwa. Ty, idziemy złota! Jak jeszcze karawana przyjedzie, to idziemy złota będziemy mieli. Może zrobimy ten legendarny pomniczek. No. Może nam styknie. Jest 10 jednostek, tak? Te 10 jednostek moglibyśmy... Przejdziesz... Możesz coś tu werbować? Możesz te legendarne werbować. Dobra, wejdziesz tutaj. Wejdziesz na Nil. Moglibyśmy wyjść tutaj na ląd, ale na razie wrócisz do nas. I sobie jedną turę tu poczekasz. W następnej turze zrekrutujemy tobie te elitarne jednostki. Wykosztujemy się. Mam nadzieję, że będzie warto. I od północy będziesz podbijał tych... jak oni mieli? Ten Shedet. A Ramzesik od południa będzie tu kręcił wojnę. Pamiętacie, jak z Setim walczyliśmy? Jak go raszowaliśmy, żeby zdobyć prawowitość? Tak teraz... pan Seti dostarczy nam 5400 kamienia w zamian za 6000 zboża, którego i tak mamy pod dostatkiem. Także interes z panem to czysta przyjemność, panie Seti. O, myślę, że tyle styknie do budowy. No patrz, jeszcze jakieś armie się przypomętały i on tymi stwórkami chodzi, plądruje. Fajne te posterunki, ale ciężko czasami je utrzymać, bo wystarczy jakakolwiek jednostka. Nawet sam generał wystarczy, żeby to plądrować, nie? Co się naatakuje? Czy to są Denenowie? To jest pewnie jakaś horda, nie? Nawet stateczek mają. No dobra, dołączymy. Ciekawe, ile mamy wojen przez tego papeta, których nie da się spisować. I mamy naszą turę. Trochę też irytująca jest ta zmiana dnia i nocy, bo tak ciemno jest i momentami nie widać. Znaczy, rozumiem, że to ma być efekt taki, że możesz sobie zobaczyć, jak ładnie osady są rozświetlone. Ale przez to ciężej... Nie, znowu płyną! Znowu płynie, pa, tu 7. I tu 7, dobra. Fala Denów. Szalony prorok mogą sprawę ogłosić się królem, zakładając państwo w południowej Anatolii. Gdy mu się to nie udało, postanowił napaść na Al-Shiję. Dobrze, nie realizację. Jeżeli od wyniku tej eskapady zbrojne bandy nękają teraz mieszkańców wybrzeża, próbując przeniknąć w głąb naszych ziem. Denowie są rozważni, też wolą atakować i łupić pomniejsze osady. Ponad tuzin silnych armii wroga. Okej. No i tak to właśnie jest. Chodzisz, plądrujesz, kolonizujesz, znowu chodzisz, plądrujesz, kolonizacja, dzień dobry, kolonizuj, super, osada skolonizowana. Jak ten bunt, to jest 8 jednostek, w Haradzie jest 10. Zberwuj na chwilę generała, tylko po to, żeby był. Tak, wiecie, tego aktora możesz dać. Na chwilę niech on sobie wejdzie do tej osady, bo nie wiem, czy zdążymy z posiłkami, zrekrutuj. Myślę, że tych mieczników, dwie jednostki, brzmi jak plan. Świetnie, karawana za jedną turę dotrze. Teraz tak, gdzie są nasze armie? Tu jest armia, tu jest armia, tu jest armia. Czy ty, mordziu, ty się nie ruszysz? Czy ty dojdziesz? Jak przejdziemy przez kapliczki, to zdążysz. To musimy się tą trzynastką zająć, ona jest groźniejsza. Tylko, że to jest plądrowana kapliczka. To jest kapliczka Ra, tak? Może jak przejdziesz przez tą kapliczkę Ra, to ci wystarczy ruchu, żeby do niego podejść. Dobra, dasz radę, świetnie. On jest na forsownym marszu, to nie ucieknie. Rozbijemy, pozbijemy się tej armii. Ty, on w ogóle silne jednostki miał. Kanejscy wytarczownicy, weterani? Kanejskie jednostki, opancerzeni syryjscy łucznicy. Obrażenia od pocisków 40. Mamy naszych tych, medżajów, łuczników? Nie mamy. Na przykład zwykli łucznicy z Dolnego Egiptu mają obrażenia 35. Szybki ostrzał, postawa, ukrycie las, ognisty pocisk. Dobra, pozbądźmy się tej jego armii. Przemieńmy ich na brąz, 300 brązu, spoko, 300 brązu to jest dużo brązu. To jest dużo brązu. Możesz przejść przez ten punkt handlowy, sobie jeszcze obniżymy koszty.
I ty chyba zostaniesz armią, która będzie patrolować wybrzeże, zwłaszcza że znowu coś do nas płynie. Ty, Mordziu, no miałeś zająć prowincję ze złotem, ale nie możemy zająć prowincji ze złotem, bo musisz pozbyć się tych najeźdźców. One będą łupić osady wybrzeżne, a jak nie, to nawet kapliczki zwykłe, w sensie posterunki. Tylko nie uciekaj poza zasięg. No nie dogonimy. Na wielorybie staną. Chyba że odpalimy cała naprzód i wykorzystamy rozkaz Ramzesa. Aha, to działa tylko na marsz forsowny. No dobra, to zablokujesz go na tym płytkim morzu, trudno. Dziś może wykorzystamy forsowny marsz. Ty masz forsowny marsz, ale z niego nie skorzystamy. Żeby przeatakować, ty nie wyjdziesz. Tu jest rebelia. Okej, okay, no to moglibyśmy w sumie Ramzesem zacząć działać i tobą. W sumie jak jest Reden Rostan oraz Ramzesa, możemy zwerbować, mamy dostęp do... Halo, mieliśmy mieć dostęp do Medjajów Ramzesowych? Nie mamy. No dobra, to zwerbuj tak czy siak. Straż Faraona, zwerbuj ciebie. Zwerbuj ciebie. Rydwan zwerbuj, jeszcze jeden Rydwan zwerbuj. Czemu nie możemy? Brak funduszy. Jak brak funduszy? Jak brak funduszy? A, bo my złota już nie mamy. Ktoś sprzedaje złoto? Co w Seti chcesz za złoto? Kamień. Przecież miałem od ciebie kupiłem cały kamień, a ty? O, ty chcesz żarcie za złoto. Powiedz, że masz dużo złota. Mordziu, kochana. Mordziu, kochana, ile masz tego złota? 700. Dobra, biorę, bo chyba przesadziłem troszeczkę. No i dam tobie jedzonko, nie? Dużo dam tobie jedzonka. Masz 6000, styknie? Za mało. Dobra, dam więcej. Dobra, 6729 zboża za 700 golda, wymiana. Świetnie. A ktoś ogólnie sprzedaje złoto? W sensie ten? Tylko Seti chce złoto. Bo zawsze można też bez szukać nawet ludzi bez tego, bo 200 na minus to chyba przesadziłem. No dobra, ale jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. Pomodlisz się w piramidzie, panie Ramzesie. Aha, my już się modliliśmy, straciliśmy ruch. A i zająć Amebo. Piramidki chce zdobyć. Chce zdobyć piramidki. Udasz się do... do tej prowincji. Na razie po prostu wejdziesz na jego terytorium. Ty w takim razie wejdziesz też na forsowny ruch i udasz się tutaj. Minus 234, wow. Poniosło nas troszeczkę, ja nie chciał, ja nie wiedział. Tu jest do kolonizacji, to co nam złupili, tu jest jeszcze kopalnia złota. Dobra, wypowiedz wojnę, tak, wypowiedz wojnę, wypowiedzenie wojny, siema Mordziu. Nasz kraj, żeby przetrwać, musi podbijać. Bo zając jest chorym imperialistą i lubi dużo świecących, ładnych jednostek. Święte miejsce zdobyte. O, fajnie. To jest produkcja żarcia, od razu możesz zagrejdować. Potem polecisz na chemii, to pan Ramzes może zawinąć tutaj i lecieć do Szedetu na południe. Ty, możemy znowu sobie zagrejdować. Moc korony na wyższy poziom. Obecność na dworze. Ty, wiecie co, ja bym spróbował wszystkie stanowiska obsadzić. Spróbujmy. Możliwe znoszenie budynków bezpośrednio do poziomu trzeciego. Ty, to też by było mocne, no ale na razie nam się... mimo wszystko, albo dwie... anektowanie krajów z dwoma prowincjami. Nie, zabawmy się, spróbujmy zrobić ten, tak, na wyższy poziom. A, i wtedy tu się zwolniło. A, w ten sposób. No to daj... jeden punkt kompetencji będzie dostępny do wydania dowolną postać na każdym odnowieniu. Uzyskasz jeden punkt siły roboczej. Daj tej siły roboczej. To głównie nas ogranicza. Okej. Okay. Dwór i teraz tak. Zrobimy jeszcze raz plotkowanie. Zwrócimy się z prośbą i dokonaj zamachu. Ja bym chciał na niego, tak? I teraz będziemy mogli... O, dokonaj zamachu, dobra, i teraz się zgadza, 76% szans, ale poplotkujemy z nim i będziemy mogli zwiększyć, tak? Dobra, możemy zwiększyć, super, to zwolnimy jedno stanowisko i naszego pretendenta tu wrzucimy, no i potem trzeba będzie prawdopodobnie wice króla Kruszu wyemulować, bo ja nie mogę ich chyba inaczej, bo ich poprzez zamach z tego, niż poprzez zamach od wezyra likwidować, to wice król Kusz wtedy padnie. Jak wygląda moc korony? Mamy 230, Tauruset 170. Mocno skoczyliśmy.
Dobrze, dobrze, dobrze. Gdynię można rozbudować, port w Gdyni budujemy, jej! Tak ładnie mieliśmy tu, ile jest żarcia? 525 ta prowincja tylko daje. Nie no, co jest? A, i możemy zmusić ludność do migracji tutaj. Na razie i tak nic nie rozbudujemy, bo potrzeba zbudować miasto na wyższy poziom, to to sobie zostawimy. Tu możemy na pewno skolonizować to, możemy rozbudować ciebie. I zobaczymy, może gdzieś wrzucimy tego jednego żbiczka. Właśnie tutaj potrzebujemy populacji, cały czas czekam, żeby kopalnie złota, wrzuć tutaj tego, migracja, o. No i wykorzystano ludność, migracja i kopalnie złota możemy rozbudować. No i fajnie, handel, handel, pieniążek, ekonomia. A spróbuj tylko tym kurduplem poniszczyć mi kapliczki i punkty handlowe. Spróbuj mi tylko tym kurduplem to poniszczyć. Oj, zgniew zająca nie będzie miał granic. Oj, nie będzie miał granic gniew zająca. Tylko niech zobaczy, że mi tu chodzisz i plądrujesz. Won za morze tam! No proszę, jakiś biczek nam pomaga. Nie wiem, czy ty jesteś z Hetytów czy z czego. Jakieś dwa tygrysy walczące, może być z Syrii w ogóle. Jak cię zwą i Lomiku, nic mi to nie mówi. Dobra, pomożemy mu. A, bo on zaatakował tych najeźdźców przy okazji sobie. Uuu, 200 golda! Ale to dla nas trafi, czy dla tego żbiczka? Mieliśmy 700. On osadę chce nam zdobyć! No ty chyba sobie kpisz. Jak my tu mamy tych wojowników z Hamasu, ci rozbójnicy Haribu są mega mocni. Jeszcze mamy wieżyczkę, ty walczymy. Walczymy podczas burzy piaskowej, ale mamy tą wieżyczkę do obrony, także główna wieża. Aby przenieść kamerę na daną lokację. Ona może strzelać, widzę, że ma jakiś zasięg. Więc będziemy walczyć pod tym placem, spróbujemy go obronić. Nie wiem, od czego zależy ta wieżyczka, w sensie, w którym mieście. To chyba randomowo, nie? Bo my nic takiego nie mieliśmy, nie budowaliśmy. O, wieżyczki żadnej. Tak mi się wydaje. A to surowiec, kontrola plus 10 do moralków. No mamy więcej jednostek i mamy dobre jednostki do tego, żeby flankować i wbijać się ci rozbójnicy Haribo, bo może już na tym etapie aż tak dobrzy nie są, ale na początku dają gigantyczną przewagę. Dlatego tak fajnie Irsu się gra od tych rozbójników. Jak biegną przez tą zamieć. Oni się zmęczą, nie? Ale wszyscy dostajemy powoli obrażenia, jak tak patrzę po tych paskach zdrowia. To burza faktycznie zadaje niewielkie, ale stałe obrażenia. Jeśli biegniesz bezpośrednio na plac, gdzie na to liczę, że zatykujesz tutaj albo tutaj, a te jednostki z tyłu będą po prostu... Oj, łucznicy cię mają w zasięgu, wycofaj. Okej, wy macie coś ten? Dawaj, utrzymaj pozycję, spróbujecie wytrzymać ich atak. I powoli zaczniemy, w sensie powoli, no przejdziemy do jakiejś akcji. Bo ładnie wszedł między uliczki. Przede wszystkim zaatakujemy jego procarzy. Wieżyczka strzela? Strzela wieżyczka. Tutaj nasz generał będzie walczył. On do flanki ma pomoc, a wy biegniecie pomóc tutaj tym oddziałom. Świetnie, a łucznicy? Na plecki wejdą. Gdzieś tutaj. Tu. 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 Dobra, wy zaatakujcie. Wy ich zaatakujcie. I wy biegniecie dobić tych. Ty, można palić, można plądrować własną armię? Nasze własne miasto? Plądrując najeźdźcy, ta jednostka będzie podpalać pobliskie budynki. No nie, no bo raczej to nam debuffy będzie wrzucało. Dobra. I wieżyczka tak średnio strzela i nie trafia, ale coś tam robi. No dobra. Nie wiem, czemu tam na automacie tak mieliśmy małe szanse, żeby to wygrać. Wróć was tutaj do pomocy. Choć już spanikują. Ta jednostka oczywiście nie wytrzyma, ale wtedy... Chociaż jak ci zdążą, to może jeszcze więcej czasu kupimy. Tak to im rozbijemy wszystko poza generałem jedną jednostką piechoty, nie? Przy niewielkich stratach. Dobra, nasi bojownicy Hamasu z tymi dwuręcznymi toporami. No zobaczcie, jak oni wyglądają. Zdążyli, teraz walczą z tym generałem. To jest w sumie jednostka przeciwpancerna, nie? Więc ono właśnie sobie świetnie radzi z generałem wroga. Tylko pytanie, jak długo ci topornicy wytrzymają jako mięsko. Też ci zaraz padną. Te dwie jednostki przerzucimy. Wybiliście wszystkich? Co, na palmę w las, że nie możecie go dobić? Gdzie on tu siedzi? Ściągaj go z tej palmy. A jak nie, to macie topory i ścinać to, tak? Wszyscy, wszyscy, to chodźcie tu. Dobra, ci zmasakrowani, to wy pomóżcie tutaj bronić placu. A wy strzelajcie bardziej po swoich niż po naszych. W sumie ty możesz od razu biec, a ty pobiegniesz i z tej strony zaatakujesz. No i good.
what is! March! Jak wy możecie nie trafiać w tych grzbiczków, którzy stoją przed wami? No teraz to już ich złapy będziecie bić. Ale celność czasami tych łuczników... Ja rozumiem, że jest burza piaskowa, no ale oni byli przed wami. Także no trochę słabo. Wbiegnij w nich, żeby zrobić więcej masy i w ciebie wbiegnij. Dobra, i można przyspieszyć. I prawdopodobnie wybijemy wszystko, więc nic nie będzie się pałętać i plądrować nam kapliczek. No i świetnie. O, nie brać jeńców. No mercy. No mercy. Jak Alfred krzyczał, kiedy ganiał o Wikingów. To niezły przelicznik. Za rozbicie tej jego armii, 4 jednostek, dostaliśmy 2 żywności, ale 2 prawowitości też. Także te 2 żywności nie ma żadnego znaczenia, a 2 prawowitości to jest mega dużo. No i 56 brązu. Chociaż obecnie bardziej złoto potrzebujemy. Chociaż obecnie bardziej złota. Pakt nieagresji. Nie mordziu, bo to jesteś tam potem do kasacji przygotowany. Jak tylko spacyfikujemy dalszą część Palestyny. Się tą nadbrzeżną, to potem udamy się na wschód Palestyny. I karawana w tej turze dociera i potem chyba 3 tury będzie wracać. Bo dobrze, jakby z tym złotem już wrócili. Potrzebujemy złota. Aha. Dobra, wy się chyba obronicie w tym mieście. Nawet nie wiem, czy oni sami sobie nie poradzą. Ile to jest jednostek? To jest 10 jednostek. No właśnie, wy sami sobie poradzicie. To po co ja to całą armię sprowadza? Nie wiem. Pozbądź się tej rebelii. Ok, jeszcze zarobimy na nich. Super. Czyli ta armia w ogóle nie jest potrzebna, tak? Osada do skolonizowania. Osada do skolonizowania. Rozwiąż tą armię. 228. Karawana dotarła. Karawana dotarła do... Kuszu, tak? Kość słoniowa, biżuteria, złoto 10%, kuszyccy górnicy, to byśmy kupili. I możemy kuszycką biżuterię, to jest kolejne 200 złota. Ile tego masz? 2. No i co, to tyle? To sprzedamy ci... Żarcia ci wrzucimy, bo tych fik to sporo zabraliśmy. Coś jeszcze chcemy? Zadowolenie plus 3. W sumie wracamy, nie? To kup tą kość słoniową. Zadowolenie plus 3 na 12 tur. Zostawimy ci żarcie, bo bez sensu, żebyśmy wracali z tym żarciem. No i tak w sumie z tymi figami wrócimy. A sporo, to jeszcze jest 27 fig po 400 żarcia. To jest mega dużo. Także... Zakończ rozmowy. I moglibyśmy wrócić przez pustynię zachodnią. Do Synaju. Bo ty będziesz tu wracał 8 tur, tutaj 4 tury i zakładam, że no w sumie tak czy siak 8 tur potrzebujemy, więc przejdziesz przez pustynię, może coś jeszcze tutaj. Widzę, że jakiś brąz jest, więcej brązu. Koszty. Na razie nic ciekawego, ale może coś tam się uda przehandlować. 79% na szans na powodzenie zamachu, także... Podnieś poziom wybranego spisku o 2, co zwiększy jego szansę na powodzenie, będzie to kosztować 30 punktów uznania. Sabotuj. W sensie zwiększ szansę, mamy 100%. Dobra, mamy 100% szans na to, że zamach się uda i poplotkujemy z wicekrołem Kuszu, żeby złoto z niego wyciągnąć. 200 golda bardzo się przyda. Ty mordziu. Natomiast leć na... to jest attrition. Dostaniesz sobie powiedzmy tu na razie. W następnej turze i tak dojdziesz do tej prowincji. Zajmiemy kopalnię brązu, a pan Hamzes może przejść przez... Pan Ramzes może przejść przez tą egipską strażnicę. Chyba, że od tej strony wejdziemy. Nie, bo tu nie ma, tu można z tej strony tylko wejść sobie normalny tryb. Przejść przez tą strażnicę, może trochę złota tam dostaniemy za złupienie tego. Złup, możemy to złupić? Okej. W ciągu następnej turzy dojdzie do Szedetu, tylko Szedet ma gigantyczny garnizon. I moglibyśmy ciebie sprowadzić na oblężenie. I ty też byś tam był za 2 tury. Dobra, to leć. Ty się zajmujesz pacyfikowaniem tych ludów morza, tak? To wypłyń im na spotkanie, bo tu płynie 7 jednostek. Wypełni im na spotkanie, ty natomiast wrócisz do Japo? Do Japo, żeby zaatakować to Megiddo w następnej turze. Kopalenkę złota przytulić. To jest rozbudowane? Nie wiem, jak to jest rozbudowane.
Mam nadzieję, że modlitwa Dela. Nieważne jakiego boga czci twój wróg i jak Bóg sprawuje władzę nad krainą. Aha, tylko że to jest owrogi Bóg. To nie będziemy się do niego modlić. Od razu zniszczymy. Zmień to na kapliczkę. Kapliczkę Jamjama. Rozwój siły robocze. Jak to jest z zadowoleniem? Minus 10. Tu będzie problem z zadowoleniem. To zrób kapliczkę tą, która daje więcej zadowolenia. To jest Jamjam. Tak, Jamjama zrób. Jej, kolejna rebelia! Dopiero co z tą armią wyszliśmy. Czemu wy się buntujecie? Podatki, niestabilność, bezczynna siła robocza, inne. Czy tutaj są kapliczki pobudowane? Budują się. Zadowolenie plus 7. Natychmiast to zbuduj. No i plus 3 zadowolenia. No i fajnie. Problem rozwiązany. Troszeczkę złota i wszyscy szczęśliwi. Dobra, budowle dostępne. Tu czekamy, aż się zagradują osady. Tu czekamy, aż się zagradują osady. Tu możemy więcej żarcia zrobić. I się skończyło siła robocza. Tu czekamy na co? W sumie nie wiem na co. Co możemy tu zbudować? Kapliczkę, zadowolenie. Pod co jest ta osada? To jest osada pod brąz docelowo. Tylko że tej kopalni brązu nie posiadamy. Na razie nic nie buduj. Masz 2000 złota na sprzedaż. Interesuje cię drewno. I drewno ciebie zainteresuje. O, to jest ten, co nam pomagał. To jest w sumie w połowie między... W sumie południowa Syria, no, powiedzmy. A jakbym ci za te 2000 golda dał 20 tysięcy żarcia, to tak średnio jesteś zainteresowany tym żarciem. Dobra, a jakbym ci dał 1500 drewna i powiedzmy 20 tysięcy żarcia, to już byśmy lepiej porozmawiali. To mniej drewna chcę ci dać. Bo 20 tysięcy żarcia to jest dla nas nic. A drewno jednak mimo wszystko to drewno. Co do ziarenka, pamiętajcie, co do ziarenka trzeba wyliczyć. Dobra, 20 tysięcy drewna z zboża, 500 drewna za 2200 zł. Interes z panem to czysta przyjemność. Świetnie. Pokaż mi jeszcze aneksję za 4 tury możemy przeprowadzić. A pokaż, czy ktoś chciałby traktat pokojowy. Shedet, Megiddo by chciał traktat pokojowy, to się nie zgodzimy. Konfederację ktoś chce, żaden nie chce. Wasalizację. O. No i się, Amordzie. Nie wiem, gdzie ty jesteś, ale możemy cię zwasalizować. Jeszcze nam dopłacisz do tego. O, no i nam dopłaci do tego. No i fajnie. Grzamy wasala? Fajnie. Nowi bogowie. Izyda i... Nie wiem, jakichś bogów odkryliśmy. Przy okazji jeszcze tak. Ktoś nowy do wasalizacji? Żaden. Sojusz wojskowy? Sojuszów nie ma. Sojusz obronny? Brak. Dostęp wojskowy? Brak. Pakty agresji moglibyśmy na siłę zawierać, ale nie ma sensu. Jakich my bogów odkryliśmy? Co to był za bóg? Lokalne bóstwa. Panteon. Odkryliśmy Izydę i Anubisa odkryliśmy. I mamy wszystkich egipskich bogów. Wszystkich. A że teraz badamy sobie właśnie... Kolejny slocik? Tak, miejsce kultu plus 1. Bo ostatniego boga trzeba będzie jakoś mądrze wybrać. Bo tych Jamjama Ra już za dużo zainwestowaliśmy, żeby ich zmieniać, bo wtedy każdą kapliczkę trzeba by zmieniać. Może nie są idealni. Ale już nie będziemy tego tykać. Dobra, to co? Znajmy końca tury? Znajomy końca tury. Propozycja 1500 żarcia za traktat pokojowy. Mordziu. Ja tym zbożem to ja mogę w ciebie rzucać podczas oblężenia. Także no. Jakbyś zaproponował 1500 złota, to bym się zastanowił, czy nie przyjąć, a potem i tak cię zdradzić. Właśnie, przecież ty złoto produkujesz, to powinieneś mieć nadmiar tego złota. Chyba, że nie masz rozbudowanych osad. I widzę, że pod Aleksandrią, ten rakiet, no to powiedzmy, że to jest przyszła Aleksandria, stoi... Hetycki wódz? Co to za armia tu przylazła, no? Hetycki wódz, jeden z grywalnych. Co wy chcecie? Zajmij się tym. Ujawnij wszystkie spiski na dworze, strać jedno działanie. Nie, odmówimy, bo my sami spiskujemy. Moc korony, mamy 240. Tauruset też sobie powoli rośnie, ale my zdecydowanie szybciej nabieramy prędkości, jeżeli chodzi o to. Nasz spisek ma 100% szans powodzenia. Także idziemy do... Też mamy dużo złota, ale złota nigdy za wiele, jak tam mawia chciwość zająca. Tak poplotkujemy i poprosimy o... Opalnie, także od razu mamy więcej spiski. Od razu odkryliśmy spisek. Setis szantażuje Tauruset. Kiedyś przyjaciele, dzisiaj wrogowie.
Możemy zwiększyć nawet szansę. Ej, w sumie to powinniśmy go zachęcić do tego. Bo on ma niewiele prawowitości, a ona by dużo straciła na tym. Fajne. Dobra, co to jest? 16? Nie, no jak ci ślibijscy najeźdźcy. Zdążysz wrócić? Oczywiście, że nie zdążysz wrócić. Oczywiście, że nie zdążysz wrócić. Kapliczek żadnych nie mamy po drodze. Mamy egipską strażnicę. Może zdążymy? Na szybko. On przeszedł przez twoje terytorium. A, on jest tą marią, który splądował tą naszą kopalnię tego kamienia. Dobra, Sasina uratujemy raczej, ale jak pójdzie dookoła brzega, bo Szczecin będzie musiał oblegać. I zamiast zdobyć kamień, musieliśmy się cofnąć. Trudno jest, jak jest. I teraz tak, panie Ramzesie, pan to w ogóle możesz awansować, chyba maksymalny poziom jest 30, tak mi się wydaje. Wbiłeś sobie maksymalny poziom naprzód, ruch na morzu, ruch na lądzie, premia do szarży, prędkość, ta armia. Fajnie. Tarczy ty nie możesz nosić, bo jesteś łucznikiem. Swoją drogą, twoi łucznicy ile mają wyobrażeń? 40. To niedużo, no ale nie mamy templatki w sumie podłuczników zrobionych. Zacznij oblegać twoją stolicę Szedeta. I doślemy ci zaraz posiłki. To ma, właśnie, to ma gigantyczny garnizon. Buduj tak, tak i trzymaj oblężenie. I musisz na forsownym? Musisz na forsownym. Podejść tu na forsownym jako wsparcie. Zabezpieczymy Szedeta i wtedy wrócimy i Khemę dobijemy. Piramidki algebskie. Praktycznie do zachodniego krańca mapy dojdziemy. Do naszego papeta. Jeżeli o to chodzi. For Pharaoh's glory. Ej, na siłę to nawet Kołobrzeg możemy obronić. Co prawda złupi nam kapliczki, jestem pewien, że posterunki nam połupi, ale możemy wrócić na szybko tą armią. Zostawić ich na morzu, bo oni tak niewiele wolno płyną i tylko 7 jednostek, więc raczej na razie nam nie zagrożą. I w razie czego wejdziesz jego garnizon do Kołobrzegu. I poczekamy, zobaczymy co zrobią oponenci. Dobra, teraz ty. On się rekrutuje. To niewiele mu to da, bo tu jest gigantycznie silna armia. Fajnie byłoby w końcu z nią jakąś bitwę z Posoną stoczyć. Rozpocznij oblężenie. A jakie ty masz jednostki? Też masz dobre jednostki. Fajnie by jakbyście wyszli i stoczyli bitwę razem z garnizonem poza murami. I widzimy jakie masz budynki w środku. Masz kopalnię złota rozbudowaną. Szkoła, wojenny skarbiec, ale nie masz upgrade'ów do złota. Dobra, na razie upgrade'uj tą mniejszą wioskę, możemy zagrade'ować. Możemy Kołobrzeg zagrade'ować, świetnie. Bo tutaj potrzebujemy na trzeci poziom osady. I Indzien-Dzien możemy zagrade'ować po niedawnych zniszczeniach. No i fajnie. Tutaj podziękuję wam za uwagę. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. O, łapek górę, soczysty komentarz. O, widzimy się jutro. Cześć, cześć.